Edukacja w Polsce przeżywa kryzys, zarówno w obszarze wyników uczniów, jak i tego, jak się czują w szkole. Słowo kryzys co prawda uległo pewnej inflacji przez ostatnie lata, my jesteśmy przyzwyczajeni do narzekania na edukację. Ale to, co się stało w ostatnich latach, skala spadku wyników edukacyjnych i skala problemów psychologicznych dzieci jest naprawdę druzgocąca. Polscy uczniowie przez ostatnie kilka lat stracili równowartość 1 do 2 lat edukacji. Cofnęliśmy się, jeżeli chodzi o wyniki uczniów, do prawie o 20 lat. Jeszcze gorzej jest w obszarze poczucia przynależności uczniów, gdzie jesteśmy w absolutnie w ogonie krajów, które za pomocą standaryzowanych narzędzi biorą udział w badaniach PISA czy PIRLS. W obszarze poczucia przynależności jesteśmy w absolutnym ogonie. Jeszcze większy problem jest w obszarze nauczycieli, których z kolei satysfakcja wykonywanego zawodu jest najniższą ze wszystkich krajów biorących udział w badaniach międzynarodowych. To są wyniki, które wołają o działania i mam nadzieję, że takie projekty jak Edukacja Włączająca, takie projekty, w których staramy się międzydziedzinowo, międzyresortowo i rozwiązując bieżące problemy, faktycznie zaadresować te wielkie, dramatyczne potrzeby, będą w stanie być lekarstwem dla polskiej edukacji.